Zadanie 33. Podstawy trapezu prostokątnego ABCD mają długość 13 i 11. Prosta będąca symetralną ramienia AD przecina to ramię w punkcie E. Tu. A ramię BC prostopadłe do podstawy trapezu w punkcie F. Takim, że BF równa się 1. Oblicz pole trapezu ABCD. By obliczyć pole trapezu, potrzebujemy co? Pole to się równa. Jedna podstawa plus druga przez 2 razy wysokość. I teraz tak. Jak to zadanie wykminić? Bo potrzebujemy wysokość, czyli tutaj to. I tak, musimy tutaj skorzystać z tego prosta będąca symetralną ramienia AD. Co to nam daje? To, że jak poprowadzę sobie tutaj prostą i tu, to one są takie same. Dlaczego? Tu i tu jest to samo. Bo tak działa symetralna. Ja już Wam pokażę to na boczku. Oj, myślałam, że czekajcie, bo myślałam, że kliknęłam to, co chciałam. Dobra, teraz. Mam jakiś odcinek poprowadzoną symetralną. To jak z jednego jego końca poprowadzę do tego punktu, to tyle samo jest do drugiego, tak? Taka jest własność właśnie symetralnych. Czyli tu mam jakiś punkt A, tu mam jakiś punkt B, a tu jest symetralna. To odtąd dotąd i odtąd dotąd zawsze jest taka sama odległość, tak? Odtąd dotąd też, odtąd dotąd też. I na tej zasadzie mogłam poprowadzić tutaj te dwa odcinki, którym przypisałam długość x. Zgumuję to. I dlaczego ja w ogóle z tego korzystam? Bo jest łatwiej i szybciej. Mianowicie tutaj mam, widzicie? 13, 1 kąt prosty, przeciwprostokątna. I z tego mogę wyliczyć sobie x. Jak wyliczę x, to będę mieć tutaj z drugiej strony. I znów wtedy będę miała tu i tu i tu będę mogła obliczyć tą jedną część z tej wysokości. Nazwijmy to Y, tak? No to do dzieła. Czyli 13. Będzie tak. 1. Obliczam X. Czyli 13 do kwadratu plus 1 do kwadratu to się równa x kwadrat. 169 plus 1 równa się x kwadrat, czyli 170 równa się x kwadrat. Nie pierwiastkuję tego, bo tutaj też mi się ten kwadrat przyda w tym drugim trójkącie. 2. Obliczam y. Czekajcie, pozaznaczam, co gdzie jest. Tu jest ten x, tu jest ten x, tak? Y tu i ten Y będę właśnie wyliczała. I cóż ja tu chciałam Wam rzec? Że znów mam tutaj trójkąt prostokątny. Już go Wam zaznaczę, gdzie? Tu, o. Ten. Tak? I z niego korzystam tu. I mamy tak. 11 do kwadratu plus Y do kwadratu równa się X kwadrat, tak? Czyli 11 do kwadratu to jest 121 plus y kwadrat równa się x kwadrat to 170. Zaznaczam, skąd ja to wzięłam. Tu mam. Tak, czyli za ten x kwadrat dałam 170. I teraz y kwadrat to się równa 170 minus 121, czyli y kwadrat równa się
41, czyli y równa się pierwiastek z 49, czyli y równa się 7 lub y równa się minus 7 odpada, bo nie mamy długości ujemnych, tak? Więc teraz możemy wyliczyć nasz trzeci krok. Obliczam wysokość trapezu. W jaki sposób to robię? Moja wysokość to się równa 1 plus y, czyli plus 7. Zaznaczam, skąd wziąłam 7, tu jest ten y wyliczony, tak? Czyli h równa się 8. Krok numer 4. Obliczam pole. Czyli mam, że pole to się równa a, nie będzie 11 plus 13 przez 2 razy 8. To się równa 11 plus 13, otrzymujemy 24. 24 na 2 razy 8 to jest 1, 4, czyli 24 razy 4 to jest 24 razy 4 to jest 80 plus 16, czyli otrzymujemy 96 jednostek kwadratowych. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.